Ten dzisiejszy fragment z Dziejów Apostolskich jest bardzo ważny. To jest 10 rozdział, fragment 10 rozdziału Dziejów Apostolskich. Ale myślę, że mało kto nieobznajomiony z całością Biblii rozumie cały dramatyzm, który jest w tej dzisiejszej scenie, kiedy to Piotr przychodzi do domu poganina, celnika w Cezarei. Trzeba by zacząć od tego, że człowiek, jeżeli chciałby poznać swoimi siłami Boga, to tylko w sposób bardzo niedoskonały może przeczuwać, jaki Bóg jest. Pokazują to dzieje różnych religii, w których kształtuje się religia w sposób bardzo różny, nieraz komiczny, nieraz bardzo naiwny. Jest jeden Bóg, który chciał objawić się jednemu narodowi. Objawić się to znaczy opowiedzieć o sobie, opowiadać o sobie ludziom, których sobie wybierał. To Bóg, którego nazwano Jahwe, ja jestem. Wybrał sobie naród i postanowił go wychowywać, dając mu przykazania, zawierając przymierze, obdarzając wielką łaskawością. To wyróżnienie, ten wybór i trwanie Boga pomimo niewierności narodu Izraela wielokrotnej jest pokazane po to w Biblii, którą czytamy, ażeby inne narody mogły zazdrościć, żeby mogły pragnąć przynależeć do tej religii i tego Boga. Tymczasem naród wybrany separuje się zgodnie z zasadami swojej religii w sposób biologiczny. Żydem może być ten, który ma ojca i matkę, Żydówkę. Z taką też niechęcią w przyjmowaniu tych, którzy są obcy, bo ktoś, kto by bardzo chciał stać się Żydem, to przyjmuje obrzezanie, ale on nie będzie do końca życia swojego Żydem, dopiero jego dzieci, jeżeli także i matka jest Żydówką. Ta separacja także dotyczy przykazań. Przykazania Boże, przykazania dotyczące życia religijnego Izraela są diametralnie różne od innych. Niejednokrotnie, kiedy nie ma jakby uzasadnienia rozumowego, to po prostu pada jedno uzasadnienie. Byłoby to obrzydliwością w oczach Pana. Także jest separacja narodu wybranego w kwestiach kultu. Wyrazem tego jest świątynia jerozolimska, w której to jest miejsce dla pogan i koniec. Kto nie jest obrzezany, nie może pójść dalej. 13 tablic przypominało w 3 językach, że każdy, kto by przekroczył ten mur i wszedł na dziedziniec Izraela, ściąga na siebie karę śmierci. Tak bardzo wymowne jest to rozdzielenie. Także przepisy dotyczące czystości, przepisy dotyczące pokarmów, to wszystko tworzy to oddzielenie tego narodu, który był bardzo potrzebny w tym swojej wierności, w tym swoich dziejach, w tym doświadczeniu dobroci Boga. Ale Bóg postanowił, aby kiedy przyjdzie Mesjasz, kiedy dokona się zbawienie, to żeby to zbawienie w Jezusie Chrystusie było głoszone wszystkim narodom. I tu pojawił się problem, ponieważ wprawdzie w Starym Testamencie były zapowiedzi, że kiedyś w czasach mesjańskich przyjdą inne narody do Izraela, będą chciały się przyłączyć. Ale apostołowie, mimo bardzo wyraźnego polecenia, aby udawali się do wszystkich krajów, do wszystkich narodów, głosili każdemu bez wyjątku zbawienie, w ogóle nie zamierzali tego czynić. Bóg wybiera w sposób szczególny Piotra i Pawła, apostołów, ażeby przekonać ich do tego, ażeby udawali się także przekraczając granice, i te narodowe, i te językowe, i te kulturowe, i te kultyczne, żeby udawali się do każdego bez wyjątku. Ten dzisiejszy fragment mówi o tym, jak Bóg przekonał właśnie Piotra apostoła. Najpierw przez wizję, zarówno u poganina, jak i u niego. Wreszcie przez wejście wbrew zasadom segregacji, rozdzielenia Żyda do domu poganina. I wreszcie coś, co było takim jakby najważniejszym znakiem dla tego, ażeby Piotr już nie miał żadnego argumentu, że nie może głosić Ewangelii poganom. Kiedy zacząłem mówić, tak mówi później Piotr, Duch Święty zstąpił na nich, tak jak na nas na początku. Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan. Jan chrzcił wodą, wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym. Jeżeli więc Bóg udzielił im tego samego daru, co nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakżeż ja mogłem sprzeciwiać się Bogu? Gdy to usłyszeli, zamilkli, wielbili Boga i mówili, a więc i poganom udzielił Bóg łaski nawrócenia, aby żyli. Odtąd Piotr wierzył, że rzeczywiście można głosić Ewangelię poganom. Święty Paweł napisze, że ten najbardziej widoczny znak podziału, który był w świątyni, mur oddzielający dziedziniec pogan od dziedzińca Izraela, został zburzony przez Jezusa Chrystusa. Nastał pokój. Nie ma już dwóch rodzajów ludzkości, jak było dotąd, i Ewangelia powinna być głoszona każdemu stworzeniu. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Bogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.